Zacieśnienie współpracy pomiędzy spółkami Skarbu Państwa w zakresie energetycznego wykorzystania potencjału rolnictwa do produkcji biogazu oraz jego zastosowania to temat dzisiejszej konferencji prasowej, a w temat wprowadzą nas minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski oraz wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas. Podczas konferencji zostanie podpisany również list intencyjny pomiędzy zakładami Cegielski Poznań, Krajowym Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu i Orlenem Południe. Są z nami przedstawiciele tych instytucji. Jest prezes zarządu Cegielski Poznań Rafał Kreduszyński, profesor nauki i współpracy, do spraw nauki i współpracy za granicą Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Krzysztof Szoszkiewicz, zastępca dyrektora generalnego KOWR Sebastian Pińkowski, a także prezes zarządu Orlen Południe Marcin Rej. Panie ministrze, bardzo proszę o omówienie tematyki dzisiejszego spotkania. Panowie ministrowie, panowie prezesi, dyrektorzy, szanowni państwo. Szukamy nowych możliwości dochodów dla obszarów wiejskich, dla rolnictwa na obszarach wiejskich. Oczywiście podstawową funkcją rolnictwa w krajach mających korzystne warunki dla jego rozwoju i trwania jest produkcja żywności. Świat potrzebuje żywności i Polska jest liczącym się uczestnikiem światowego zaopatrzenia w żywność. Problemy z koronawirusem trochę pokrzyżowały nam, pokomplikowały łańcuchy dostaw, ale to wszystko zaczyna być już odbudowywane i myślę, że udział Polski w eksporcie globalnym handlu żywnością będzie z roku na rok rósł. Ale potencjał polskiego rolnictwa jest bez porównania większy niż tylko to, co możemy przeznaczyć na produkcję żywności, czy na eksport, czy też poprzez akcje promocyjne zachęcanie Polaków, naszych braci i sióstr do kupowania polskiej żywności. Szukamy sposobów na wykorzystanie różnych potencjałów, które na wsi są niewykorzystane. Jedną z takich możliwości jest nieżywnościowe wykorzystanie surowców rolniczych, przede wszystkim biomasy, biomasy odpadowej, biomasy zbędnej, tej biomasy, która może być przeznaczana do wykorzystania na inne cele. W sposób naturalny jawi się tutaj jako szansa rozwój biogazowni. Niektóre kraje europejskie wcześniej na ten kierunek stawiały, u nas i ze względu na problemy finansowe, problemy związane z zapewnieniem środków inwestycyjnych, również z niedoskonałością, mówiąc bardzo delikatnie, sieci przesyłowych i problemem wykorzystywania wytwarzanej energii elektrycznej. Te biogazownie nie rozwijały się tak szybko, jakbyśmy chcieli. Były zapowiedzi kolejnych rządów o biogazowniach w każdej gminie, o ogromnym rozwoju. Jak do tej pory bariery różne to uniemożliwiały. Ale jest to kierunek absolutnie słuszny. Ja wspieram od dawna energię odnawialną. W poprzedniej kadencji Sejmu byłem przewodniczącym specjalnej podkomisji do spraw energii odnawialnej na obszarach wiejskich. Jest to temat, który mnie bardzo pasjonuje. Zarówno w zakresie fotowoltaiki, ewentualnie tam, gdzie nie budzą konfliktów, rozwoju wiatraków, innych form wykorzystania, ale w szczególności tej energii otrzymywanej ze zgazowania zbędnej biomasy. Potencjał jest duży, ponieważ w dalszym ciągu jesteśmy krajem, który ma dużą produkcję zwierzęcą, więc odchody zwierzęce mogą być na to wykorzystywane. To zresztą w istotny sposób może wpłynąć na wzrost hodowli zwierząt w Polsce, ponieważ cały czas obowiązuje nas również norma azotanowa ustanowiona przez Unię Europejską, która określa bardzo precyzyjnie intensyfikację produkcji zwierzęcej w stosunku do posiadanych gruntów, gdzie można wykorzystywać nawozy organiczne. Ale również mamy dużą ilość nieużytków, mamy dużą ilość trwałych użytków zielonych, bardzo ekstensywnie wykorzystywanych, czy często w ogóle niewykorzystywanych, z których trawa czy rośliny pozyskiwane mogłyby być również elementem zasilającym komory fermentacyjne w biogazowniach. Co jest przyczyną, że biogazownie tak słabo do tej pory się rozwijały? Trochę już o tym mówiłem, ale myślę, że również pewnego rodzaju
brak przykładów i nieufność rolników do tego typu przedsięwzięć, ponieważ przez lata obowiązujące przepisy, które szczęśliwie poprawiliśmy, po macoszemu traktowały biogazownie, sprawiały, że to były inwestycje o niskim stopniu zwrotu, mało rentowne, związane również z ogromnymi biurokratycznymi wymaganiami. To jest zmieniane i tutaj minister Gryglas dużą rolę w tym odgrywa, również osobiście chcę jego rolę podkreślić. Natomiast zależy mi na tym, żeby również w Polsce biogazownie powstawały jako przykład dla tych, którzy chcieliby ten przykład naśladować. Dlatego chcemy, żeby w gospodarstwach strategicznych Skarbu Państwa, w tych gospodarstwach, które są zarządzane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, i jestem przekonany, że pod nowym zarządem nadzorczym ten rozwój będzie intensywniejszy niż do tej pory, żeby te gospodarstwa, które mają szereg zadań do spełnienia, nie tylko prostą produkcję rolniczą, są gospodarstwami, które w imieniu państwa zabezpieczają zasoby genetyczne zwierząt i roślin, zajmują się hodowlą zarówno materiału siewnego, jak i hodowlą zwierząt, ale te gospodarstwa również mają podejmować takie działania, które z punktu widzenia polityki państwa, pewnych zachęt i wsparcia dla obszarów wiejskich muszą być przez kogoś podjęte. Dlatego z zadowoleniem przyjmuję propozycje i ministerstwa, które proponuje, byśmy wspólnie razem próbowali działać również w obszarze energetycznym. Cieszę się również z zaangażowania Orlenu. To wymagałoby pewnie specjalnego przemówienia, ale na naszych oczach nasz narodowy koncern paliwowy, energetyczny rozwija się, staje się coraz mocniejszy również na arenie międzynarodowej. To jest zasługa i Daniela Obajtka, który miał również istotny wpływ na funkcjonowanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez pewien okres. Jego dynamika sprawiła, że kiedy w 2015 roku przejmowaliśmy tę agencję z rąk naszych poprzedników, agencję, która była w stanie opłakanym, w stanie zapaści, tylko determinacja ówczesnego prezesa agencji Daniela Obajtka sprawiła, że w 2015 roku w ogóle wypłaciliśmy dopłaty bezpośrednie. W takim stanie została pozostawiona agencja płatnicza przez rządy Platformy i PSL-u. Ale zaangażowanie Orlenu, który rozwija również nogę energetyczną związaną z energią odnawialną, nie tylko z paliwami, jest szalenie istotnym wzmocnieniem. Chcemy, proszę Państwa, tymi podpisanymi listami zadeklarować wolę przystąpienia do wspólnych prac nad uruchomieniem biogazowni w największych polskich gospodarstwach rolnych. Oczywiście najpierw trzeba przeprowadzić analizy możliwości i potencjału tych gospodarstw, zarówno w sferze nawozów naturalnych, odchodów, ale również produkcji na polach. Również dla mnie jest szalenie ważne, że ośrodki Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, te ośrodki gospodarcze, te gospodarstwa strategiczne mają współpracować z okolicznymi rolnikami, również tym rolnikom, zapewniając możliwości zbytu czy odchodów, czy też odpadów z gospodarstw. To jest program bardzo ważny, bo dzięki temu nie tylko będziemy mieli energię, czy w postaci energii elektrycznej, czy może nawet ważniejszej produkcji biometanu jako paliwa samoistnego. Myślę, że to jest kierunek, który w Europie będzie miał coraz większe znaczenie, ale również pokazanie, że można, że takie biogazownie mogą mieć uzasadnienie ekonomiczne, że mogą wpisywać się w politykę energetyczną państwa, mogą być również przykładem dla nie tylko okolicznych rolników, ale tych rolników, którzy w Polsce, widząc rozwój biogazowni, będą również chcieli takie działania robić, czy w swoich dużych gospodarstwach, czy, jak sądzę, to jest kierunek najwłaściwszy, poprzez stworzenie spółdzielni, spółek wielu rolników, by wspólnie realizować produkcję energii. To wpisuje się i w politykę państwa, bo przecież duże ułatwienia w zakresie energii prosumenckiej, również zachęty dla tworzenia spółdzielni energetycznych, tak słabo podejmowanych przez samorządy w Polsce, a dających niesamowite możliwości również wykorzystania tańszej energii produkcji na własne potrzeby. To są wszystko zachęty, które są
niewykorzystane. I tym krokiem chcemy również dać dobre przykłady. Dziękuję zakładom Cegielskiego z Poznania, które są właścicielem technologii, jednej z najnowocześniejszych technologii w Europie. Wydaje się, że znacznie bardziej nowoczesne niż ta technologia, według której powstawało setki czy tysiące biogazowni niemieckich. My możemy przeskoczyć pewien etap technologiczny, stawiając na inną, bardziej efektywną i wydajną technologię. Dziękuję Uniwersytetowi za zaangażowanie, za pomoc naukową. To dobrze świadczy również o współpracy nauki i praktyki tego związku, który jest niezbędny, żebyśmy poprzez właśnie badania naukowe, innowacyjność przeprowadzili polskie rolnictwo przez trudny czas, w jakim ono było, czas zmian, czas niełatwych przecież również spraw związanych z epidemiami, z komplikacjami na rynkach, brakiem pracy, brakiem rąk do pracy. To są wszystko problemy, które możemy rozwiązywać, mając silne wsparcie również nauki, tak jak w tym przypadku w sprawie biogazowni. Cieszę się, że będziemy mogli wspólnie ten projekt realizować. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę pana ministra Gryglasa o zabranie głosu. Panie ministrze, magnificencjo rektorze, panowie prezesi, szanowni państwo. To niezwykle ważny dzień, to bardzo ważny projekt, który dzisiaj rozpoczynamy, bo dzisiaj podpisujemy list intencyjny, ale także porozumienie, już takie bardzo konkretne porozumienie, które rozpoczyna etap analiz, które zmierzają do realizacji wielkiego projektu. Nie boję się użyć tego słowa. Pan minister w taki wymowny sposób określił ten projekt jako polskie rolnictwo jedną wielką zieloną elektrownią. I tak w istocie może być. To ważny projekt dla całej gospodarki polskiej i ważny projekt dla polskiego rolnictwa. Ważny także z punktu widzenia transformacji energetycznej, bo zagospodarujemy taki obszar energii, który dotychczas, no można powiedzieć, leżał odłogiem. Pan minister o tym wspominał, że jako kraj zbudowaliśmy nieco ponad 100 biogazowni, podczas gdy nasz zachodni sąsiad ma już kilka tysięcy tych instalacji. My idziemy tą drogą, ale wykorzystamy tą szansę, bo mamy szansę na znacznie lepsze technologie i lepsze wykorzystanie tego surowca i tej infrastruktury, którą posiadamy w naszym kraju. Proszę państwa, co jest cenne, co jest unikatowe, co jednoczy ten projekt, to polski kapitał, bo ten polski kapitał jest tutaj w tym projekcie wszędzie. On jest rozumiany nie tylko jako środki inwestycyjne, głównie PKN Orlen, mądra, odważna decyzja tej firmy, by wejść w ten segment produkcji biogazu rolniczego, ale proszę państwa, wszystko zaczęło się tak naprawdę w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, gdzie powstała naprawdę znakomita, bardzo dobra, unikalna na skalę światową technologia. Technologię, którą udało się, to nieliczny przykład, ale udało się doprowadzić do komercjalizacji, do tego, że dzisiaj również polski podmiot, zakłady Cegielskiego, zakłady, o których można by mówić bardzo wiele, które są takim symbolem polskiej gospodarki, chyba najdłużej istniejącym przedsiębiorstwem w skali kraju. To jest unikalna sprawa, że udało się te podmioty dzisiaj zjednoczyć wokół tej idei. Proszę państwa, wymiar ekonomiczny tego projektu to na wstępie, mówię, że to jest tylko wstęp, to jest około 500 000 000 zł, bo tak szacujemy ten program wstępny inwestycyjny, który będzie dotyczył na początku około 20 gospodarstw, ale on się rozszerzy. Dlaczego to jest ważne z punktu widzenia transformacji energetycznej? Pan minister o tym powiedział, że jest entuzjastą tych projektów i ja, panie ministrze, chciałem panu bardzo serdecznie podziękować, bo pierwsza moja wizyta w pańskim
gabinecie i przedstawienie tego projektu. Pan minister powiedział bez wahania, tak robimy, bo to jest dobre dla Polski, to jest dobre dla polskiego rolnictwa, to jest dobre dla polskiej gospodarki. Za to bardzo dziękuję. Od tego pierwszego dnia to tempo prac natychmiast przyspieszyło i dzisiaj jesteśmy w tym kluczowym momencie. Proszę Państwa, nie ma w tym żadnej przesady, że to jest ważny projekt dla polskiej energetyki, bo powiem tylko tyle, że potencjał polskiego rolnictwa, substratów, które możemy pozyskiwać, jest szacowany na możliwość wytwarzania około 7 miliardów metrów sześciennych biogazu. Żeby Państwu uzmysłowić, jak wielka to jest skala, to powiem, że to jest 1/3 naszego zużycia gazu ziemnego w Polsce, więc naprawdę walczymy o bardzo duży kawał tortu, który może być tutaj wykorzystany dla tych celów. Mnie jako nadzorującego ten historyczny zakład, wspaniały polski zakład, zakłady Cegielskiego w Poznaniu, jest szczególnie miło i szczególnie się cieszę z tego powodu, że nasza spółka zyskuje nowy produkt. Kolejny nowy produkt, biogazownie pod klucz, najwyższej jakości, spełniający światowe standardy. Wierzę, że duża część rolników się przekona, że te instalacje są instalacjami bezproblemowymi. One naprawdę przynoszą duże korzyści ekonomiczne. Okres zwrotu, który liczymy w przypadku tych instalacji, to najwyżej 4-5 lat, więc niezwykle atrakcyjne są to projekty z punktu widzenia ekonomicznego. Także będziemy mogli zagospodarować ten substrat i uzyskać także poferment, czyli nawozy, które są już nawozami niezwykle potrzebnymi w gospodarstwach ekologicznymi. Więc tych korzyści, proszę Państwa, jest bardzo wiele. Jeszcze raz, Panie Ministrze, bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten projekt negocjacyjny. Nie było łatwo, ale pod polską flagą negocjuje się znacznie łatwiej. Dziękuję bardzo. Teraz poproszę o zabranie głosu prezesa zarządu Cegielski Poznań. Bardzo się cieszymy, że nasza propozycja budowy biogazowni spotkała się nie tylko z zainteresowaniem, ale również z akceptacją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodku Wsparcia Rolnictwa oraz Ministerstwa Aktywów Państwowych. Jestem przekonany, że kolejnym krokiem zakładów Cegielskiego w Poznaniu będzie budowanie tego typu instalacji dla rolników prywatnych, którym pozwoli to zdywersyfikować swoje przychody, a także podnieść efektywność prowadzonej na co dzień działalności. Dzięki stawkom za energię wprowadzonym przez Ministerstwo Klimatu okres zwrotu inwestycji jest bardzo krótki, a biogazownie stały się opłacalne. Widzę pewną analogię do historii naszych zakładów, ponieważ w 1846 roku Hipolit Cegielski, zakładając naszą fabrykę, rozpoczynał od narzędzi i maszyn rolniczych dla ziemiańskich gospodarstw rolnych w czasach zaborów. Pozwoliło to na gigantyczny skok technologiczny tych gospodarstw, a także na szybszą odbudowę naszego kraju. Dzisiaj również oferujemy innowacyjną i bezkonkurencyjną, naszym zdaniem, technologię. Mamy do tego kompetencje, mamy zasoby, mamy infrastrukturę. Mamy nadzieję, że będziemy budować tych biogazowni coraz więcej. Mamy też nadzieję, że udowodnimy, że polski przemysł, a za tym idzie rodzima gospodarka, jest nowoczesna, konkurencyjna i innowacyjna. Chciałbym na zakończenie, podkreślam to, podziękować panu rektorowi, złożyć na ręce pana rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podziękowania dla całej uczelni, dla naszego strategicznego partnera technologicznego, bo bez państwa by to się wszystko nie udało. Bardzo dziękuję. A ja poproszę pana profesora o kilka słów na temat podpisanego listu. Dziękuję bardzo. Panowie ministrowie, panowie przedsiębiorcy. Troszkę wyżej mikrofon, jeżeli mogłem prosić. Panowie ministrowie, panowie przedsiębiorcy, bardzo dziękuję, że dostrzeżono innowacje, które zostały wypracowane na naszej uczelni.
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest uczelnią nowoczesną, gdzie prowadzimy innowacyjne badania i prowadzone przez nas badania mają zawsze na celu przygotowanie rozwiązań, technologii, które korzystne są dla praktyki, dla gospodarki, dla przedsiębiorców, ale z drugiej strony są to technologie, które są przyjazne dla środowiska. I dobrym tego przykładem jest branża biogazu. Jesteśmy obecnie liderem, jeśli chodzi o badania w branży biogazu w Polsce. Mamy największe laboratorium biogazowe w Polsce, gdzie jest 250 urządzeń właśnie do fermentacji. Przebadaliśmy kilka tysięcy substratów, wykazaliśmy ich przydatność, zrealizowaliśmy wiele grantów. Efektem tych badań są liczne publikacje, w tym te z najbardziej nobilitowanych czasopismach. Ogromna to satysfakcja dla naukowca prowadzenie badań, ale takie pełne spełnienie jest, kiedy te nasze wyniki badań są dostrzeżone przez praktykę i będą wdrożone. Uprzejmie dziękuję za zaproszenie nas do współpracy. Dziękuję bardzo. Proszę. Proszę o zabranie głosu pana zastępcy dyrektora KOWR, pana Sebastiana Pieńkowskiego. Szanowni Państwo Ministrowie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Szanowny Panie Ministrze Aktywów Państwowych, Szanowni Państwo, dzisiaj cieszę się z tej synergii, przede wszystkim synergii działań, bo z jednej strony mamy uniwersytet, który ma technologię, zaawansowaną technologię, z drugiej strony mamy Zakład Państwowy Produkcyjny Cegielskiego, który jak wszyscy wiemy powstał w 1846 roku i zaczął od produkcji maszyn rolniczych, więc wraca do źródła poprzez biogazownię. Z trzeciej strony jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który zarządza spółkami Skarbu Państwa w imieniu Skarbu Państwa i zależy nam przede wszystkim na ograniczeniu kosztów finansowych, ale także tych środowiskowych. I ta inwestycja, ta synergia działań spowoduje za chwilę, mam nadzieję, że właśnie tak będzie. No i z czwartej strony mamy odbiorcę, czyli Orlen, potężnego partnera państwowego, znanego nie tylko w Europie i świecie, z doświadczeniem w zakresie tych działań, które będziemy prowadzić. I poza tym, że powstanie biometan, który będzie odbierany i możliwe, że będzie też z tego produkowany prąd elektryczny, ale powstanie tak zwany poferment, który jak Państwo wiecie może być zagospodarowany nie tylko w gospodarstwach państwowych, ale we wszystkich innych. Zawiera najważniejsze składniki pokarmowe, które potrzebują rośliny. W związku z tym dzięki uniwersytetowi możemy zawsze badać żyzność gleby czy zapotrzebowanie roślin i dobierać odpowiednio ten poferment zgodnie z tym, co mówią naukowcy, z każdej biogazowni, która produkuje 1 MW prądu, możemy pozyskać około 20 tysięcy metrów sześciennych i zasilić tym około 650 hektarów ziemi. Więc mamy tutaj synergię działań, która też pozwoli na tym, że nasze wody, jeziora, rzeki, morza będą czystsze. Za chwilę, mam nadzieję, spotkamy się na kolejnej konferencji, gdzie pokażemy synergię efektów i właśnie to będą te działające biogazownie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Prezesa Orlenu Południe, pana Marcina Reja, odbiorcę tego biogazu. Bardzo proszę o kilka słów. Witam bardzo serdecznie panów ministrów, panów prezesów, szanownych państwa. Drodzy państwo, podpisanie tego porozumienia tak naprawdę wpisuje się w całą strategię grupy Orlen. My w Orlen Południe konsekwentnie stawiamy na rozwój biotechnologii, czego tak naprawdę przykładem są inwestycje, które realizujemy. Bo tutaj pragnę przypomnieć, że jesteśmy w trakcie rozbudowy instalacji do biodiesla. Realizujemy największą w Polsce inwestycję związaną z zielonym glikolem. Jest to największa w Polsce i chyba druga w Europie co do wielkości tego typu instalacja. Jest to instalacja innowacyjna. Jednocześnie stawiamy instalacje do podczyszczania wodoru, do czystości automotive. Ale to jak gdyby nie koniec, bo jesteśmy przededniu realizacji kolejnych inwestycji, a mianowicie kwasu mlekowego. Jest to również innowacyjna biotechnologia, ale także w kolejnej naszej rafinerii na Podkarpaciu będziemy stawiali instalacje do budowy bioetanolu drugiej generacji. Tak naprawdę tego typu inwestycje w biogazownie to jest całkiem nowa linia biznesowa dla nas. Liczymy na to, że stworzymy nowy portfel produktów,
w zakresie zarówno biometanu, jak i zielonego wodoru, co tak naprawdę jest bardzo istotne, jeśli chodzi o klimat, o rozwój. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć jeszcze tyle, że bardzo się cieszę, że nastąpiło takie porozumienie pomiędzy polskim rolnictwem, polską nauką i polskim biznesem. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo panu prezesowi. Mamy jeszcze czas na 2-3 pytania dziennikarzy. Czy macie państwo pytania? Jeżeli nie, to poproszę pana ministra o podsumowanie dzisiejszego spotkania. Proszę państwa, cieszę się, że myślimy o rozwoju Polski, różnych aspektów naszego życia gospodarczego. Rolnictwo, jak wspomniałem, jest wielkim zasobem. Nie jest problemem, nie jest nieszczęściem, jak niektórzy próbują to przedstawiać. Nie jest kłopotem i zmartwieniem, tylko jest wielkim zasobem, którego wykorzystanie może istotnie wpłynąć na rozwój całej naszej gospodarki. Oczywiście podstawowym celem rolnictwa jest produkcja żywności. Mówiłem o tym. Świat potrzebuje żywności i kraje, które mają ku temu stosowne możliwości, powinny tę żywność produkować. Ale w rolnictwie powstaje również ogromna ilość odpadów, zarówno z przemysłu rolno-spożywczego, jak i bezpośrednio w gospodarstwach. Niektóre powierzchnie uprawne nie są wykorzystywane na cele spożywcze bądź paszowe i w sposób naturalny powinny być wykorzystane w celach nieżywnościowych. Rolnictwo europejskie również idzie w kierunku, zresztą strategię Zielonego Ładu, nowego Zielonego Ładu do tego skłaniają, idzie w kierunku rolnictwa zrównoważonego, rolnictwa bardziej przyjaznego środowisku, rolnictwa, które będzie wycofywało się ze stosowania nawozów sztucznych. Założenia są ambitne, redukcje o 50% w ciągu kilkunastu lat. Ale żeby pola rodziły, jest potrzebne również nawożenie. Jest potrzebna troska o glebę, o kompleks sorpcyjny, o te wszystkie substancje, które zapewniają żyzność. Dlatego biogazownie w sposób bardzo synergiczny pomagają rozwiązywać szereg problemów. Zapewnić żyzność glebom poprzez stosowanie pofermentu, jako pełnowartościowego, nowoczesnego, można by powiedzieć wręcz ekologicznego nawozu. Wykorzystanie substratów, zarówno pozostających z produkcji zwierzęcej, jak i z przemysłu rolno-spożywczego i powstających w gospodarstwach. Zapewnienie dodatkowych dochodów dla tych wszystkich, którzy będą się w to angażowali, czy dużych gospodarstw, które mają produkcję własną substratu na tyle istotną, że mogą pokusić się o inwestycje w biogazownię, czy pół megawatową, czy jedną megawatową, czy inne. Tu możemy przecież ciągi technologiczne różne planować. Ale również to może być zachęta dla rolników, którzy są poddawani presji ze strony pośredników, przetwórców w zakresie surowców rolniczych do przetwórstwa, kolejnych zmów związanych z zagospodarowaniem choćby owoców miękkich czy innych grup produktów. Tak na marginesie podejmujemy działania również poprzez UOKiK, by do tych zmów nie dopuszczać, by rolnicy mieli istotny udział w rynku, ale doskonale państwo wiecie, jak trudno jest ingerować w ten rynek. Nigdzie takie próby w Europie na dobrą sprawę się nie udały. Dlatego organizowanie się rolników do różnych działań gospodarczych, zarówno w sferze produkcji żywności, ale również w sferze przetwórstwa nieżywnościowego, jest jednym ze sposobów na wzmacnianie pozycji rolników producentów na rynku. Bez tego bardzo trudno jest uzyskać odpowiednią, istotną rolę również w podziale dochodów tych, za które płacą w ostateczności konsumenci. Dlatego te inwestycje, które po analizie powstaną w dużych gospodarstwach państwowych, będą oddziaływały, będą promieniowały zarówno na tych rolników okolicznych, wobec tych gospodarstw, one są w całej Polsce rozrzucone, jak również będą wzorem i możliwością skopiowania, powielenia, nauczenia się, bo również rolą tych gospodarstw, przede wszystkim tych pierwszych, tych, które będą miały pierwsze instalacje, będzie również funkcja demonstracyjno-edukacyjna.
żeby każdy, kto jest tym zainteresowany, mógł tam się udać, obejrzeć, dotknąć, zobaczyć, uzyskać nie tylko teoretyczną, ale praktyczną wiedzę na temat funkcjonowania tego typu instalacji. Więc wszystkim serdecznie dziękuję Uniwersytetowi Cegielskiemu, który rzeczywiście historię zakładu, pan prezes tu przypomniał, od maszyn rolniczych, które były rewolucyjne jak na owe czasy XIX wieku, stanowiły istotną rewolucję w rozwoju rolnictwa, więc sądzę, że również i w tej chwili wkład zakładu to jest początek nowej rewolucji na obszarach wiejskich w Polsce. Dziękuję Orlenowi Południe, całej grupie kapitałowej Orlenu. Wymieniałem tu prezesa, którego i dobrze znam i jestem mu wdzięczny za jego działania po przejęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku. Przypomnę jeszcze raz, nie byłoby dopłat bezpośrednich w 2015, gdyby nie działania ówczesnego prezesa Daniela Obajtka. Jest człowiekiem wielu talentów, w tej chwili znakomicie rozwija również ten naszą perłę w koronie, jaką jest grupa kapitałowa Orlen. Myślę, że w niedługim czasie spotkamy się po to, by mówić tak, jak pan dyrektor Skowru wspomniał, nie tylko mówić o planach i zamierzeniach, ale również pokazywać pierwsze efekty tych naszych wspólnych działań. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu ministrowi.